Cześć! To moja pierwsza recenzja i jeden z kilku pomysłów, które powzięłam czy też wymyśliłam w trakcie wakacji. Chciałam Wam opowiedzieć o książce, którą właśnie w czasie wakacji przeczytałam. W zasadzie był to przypadek, że po nią sięgnęłam. Co mnie zainteresowało? To, że przez kilka czy kilkanaście tygodni książka ta była na liście bestsellerów Empiku. I to był motyw, dla którego sięgnęłam po nią. Nie przez przypadek, też na moich kolanach jest mój pies, który tu usilnie próbuje mi uciec. Pies ma na imię Ramzes i jest tu istotną postacią. Książka... Nie, jednak ucieknie. Idź, biegaj. Wracając do książki, co by się nie rozpraszać. Książka w pierwszym momencie, kiedy po nią sięgnęłam, okładka bardzo interesująca, tytuł też. Przeczytałam pierwszą stronę i przeżyłam szok. Nie, to kompletnie nie moja konwencja, kiedy pies opowiada o swoich przeżyciach, wrażeniach i marzeniach. Stwierdziłam, że absolutnie coś takiego mnie nie interesuje. I pewnie gdyby nie moja córka, to skończyłabym przygodę z tą książką już po pierwszej stronie. Jednak zaproponowałam jej, że przeczytamy wspólnie. I faktycznie zaczęłam czytać powoli, tempo i akcja się rzeczywiście rozkręcała. I powiem tak, niewiele książek mnie wzruszyło. Tak naprawdę 3. O dziwo, to była jedna z książek, która mnie wzruszyła. Rzeczywiście. W pewnym momencie, czytając o przygodach głównego bohatera, nie byłam w stanie przebrnąć przez pewne momenty. Historia naprawdę wzruszająca, zadziwiająca, dająca mnóstwo przemyśleń, pokazująca inne spojrzenie człowieka na świat zwierząt. Sama mam od niedawna zwierzaka i rzeczywiście teraz spojrzałam na niego w zupełnie inny sposób. Książka mnie zachwyciła, dlatego chciałam Wam bardzo polecić, żebyście ją przeczytali. Nie tylko dla miłośników zwierząt. Być może nawet bardziej dla tych, którzy tych zwierząt nie mają, ponieważ nie zastanawiają się nad tym, jak wygląda ich świat. I nie zastanawiają się, jak wygląda nasza rola w świecie tych zwierząt. Nie uważałam się za ogromną fanatyczkę zwierząt, natomiast ta książka naprawdę coś w sobie ma, coś interesującego, ma potencjał, potrafi zainteresować, potrafi wzbudzić emocje. Wprawdzie bohaterem jest jeden pies i tak naprawdę jego dusza, która na nowo odradza się aż 4 razy. Dzięki temu pies zdobywa nowe umiejętności, nowe zdolności, które pomagają mu zaistnieć w tych nowych warunkach. Jego osobowość staje się bardziej złożona. Za każdym razem, kiedy przychodzi na świat, a jest to pokazane aż 4 razy, trafia do innej skóry. Natomiast jego dusza jest ta sama. Dzięki umiejętnościom, które zdobywa za każdym razem w tym swoim wcieleniu, kiedy odradza się na nowo, może robić coś innego, ale w lepszy sposób. Nie zawsze trafia na dobrych ludzi w swoim otoczeniu, ale w momencie, kiedy trafił na swojego najlepszego przyjaciela, zrobił dla niego wszystko. Poszukiwał go, narażał własne życie, był mu całkowicie oddany. Doprowadził do tego, że życie człowieka całkowicie się zmieniło, nabrało barw, stało się kolorowe, choć człowiek utracił nadzieję. Jednak pies może być przyjacielem, potrafi być przyjacielem. Wystarczy dać mu szansę. Polecam książkę, jestem pod jej ogromnym wrażeniem. Myślę, że Wy też się nią zainteresujecie.